W poprawce drugiej wnioskodawcy proponują, aby w akapicie czwartym zdaniu pierwszemu nadać brzmienie: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do przygotowania wszechstronnej analizy kosztów i korzyści związanych z realizacją polityki klimatycznej do roku 2020 i do roku 2050. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki drugiej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442 posłów. Za oddało swój głos 441 posłów. Przeciwnego zdania był tylko jeden poseł. Przy braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.